Są dwie rzeczy, jeżeli chodzi o mój debiut, to rzeczywiście to jest debiut. Byłem w znakomitym towarzystwie Jacka Fedorowicza i Kazimierza Kutza, niestety już nieżyjącego. A jeżeli chodzi o film, to oddzielam ocenę filmu od mojego skromnego wystąpienia. Film się oglądał świetnie, bo ani przez chwilę się nie nudziłem. On trzeba cały czas w napięciu, a to jest najważniejszy warunek, jaki chyba powinien spełnić dobry film.